Dzisiaj niedziela i otrzymujemy tekst o kobiecie kananejskiej. Niewiaście, która bardzo cierpi. Pochodzi z Kanaanu ta kobieta. Przychodzi do Jezusa i słyszy po ludzku przykre słowa. Jakaś inwektywa? Trudne określenie kogoś. Bo Jezus jej powiedział, no niedobrze jest brać chleb dzieciom i rzucić psom. I pozornie upokorzył tę niewiastę, pozornie. Ale jak już mówiliśmy, pozory mylą. Tak naprawdę zakomunikował, że jest osobą wierzącą ta kobieta. Że ona potrafi wierzyć w rzeczy po ludzku niemożliwe. I to tylko dlatego, że Bóg je obiecuje. Więc słowa Jezusa są tak naprawdę testem wiary. I w naszym życiu podobnie jest. Są takie wydarzenia, wobec których stajemy gdzieś tam zupełnie bezradni. Są takie chwile, w których coś nas przerasta, nie do pokonania. Zdarzają się takie chwile, kiedy naprawdę wątpimy w nasz los i mówimy, to się nie może stać, to jest niemożliwe. Takie granice, dochodzisz do muru i nie wiesz, co zrobić. Ale okazuje się, że człowiek, który ma wiarę, może przejść przez ten mur, przez to, co niemożliwe po ludzku, to, co przerasta, to, co nie do zdobycia. I Bóg ci dzisiaj mówi przez tę Ewangelię, jeśli ty masz taką wiarę jak ta Kananejka, jeżeli masz taką wiarę we mnie, a nie w siebie, to nie ma rzeczy niemożliwych. Tylko jedno. Wiara się rodzi ze słuchania. Podczas tej nowenny rozważamy Matkę Bożą, jej życie, jak się wypełniało w Piśmie Świętym, jak uczyniła swojego serca pamięć dla tego, co Bóg mówi. I również w życiu Maryi były sytuacje niemożliwe. Na przykład to, że dziewica pocznie syna. Przecież to niemożliwe. Prawda? To niemożliwe jest, żeby dziewica poczęła dziecko. No nie da rady. Ponad ludzkie siły. A to Bóg wypowiedział do Matki Bożej, że będąc dziewicą urodzi syna. Tu nie trzeba być wielkim biologiem, żeby stwierdzić, że to jest niemożliwe. Dziewica nie rodzi dzieci. Taka jest reakcja człowieka. Pierwsza. Ale taka nie była reakcja Maryi. Ona uwierzyła Bogu, że to, co niemożliwe, może stać się jej udziałem. I wiecie, każdy bohater Biblii zderzał się z tym, co niemożliwe, słuchając Pana Boga. Bo kiedy Słowo przychodzi do człowieka, to wzywa nas do czegoś, co nas przerasta po ludzku. Moją naturę przerasta. Jezus idzie do Betanii. Łazarz leży w grobie. Pan Jezus staje nad grobem. No sytuacja już kompletnie niemożliwa. Mówiliśmy chwilę wczoraj o uzdrowieniu w sadzawce Betesda. Tam dało się coś zrobić. Tam można było gościa uzdrowić. Ale tu trup leży, Łazarz leży. 4 dni, Panie, już leży. Już cuchnie. Nie. Już muchy latają i nic tam nie ożyje. Sytuacja nie do uzdrowienia, no przecież trupów to się już nie uzdrawia. Ale ten Łazarz miał na imię właśnie Eleazar, czyli tylko Bóg
pomógł. I Jezus staje nad jego grobem. I go wskrzesił. Po ludzku niemożliwe. Albo święty Piotr. Świetny rybak. Od dzieciaka łowił ryby. Ekspert od pogody. Ekspert człowiek morza. Muskularne ramiona. Dłonie jak szpony. I Jezus mówi mu: chodź po wodzie. Po ludzku? Takie rady to może stolarz dawać rybakowi. Po ludzku to się nie da. To jest ponad siły natury, które przecież Bóg stworzył. Ale Piotr powiedział: jeżeli, Panie, to Ty jesteś, każ mi do siebie przyjść po tej wodzie. Mimo to, że Piotr całe życie łowił ryby i wie, że nie chodzi się po jeziorze. Już albo ta Ewangelia, kiedy Piotr z apostołami łowią ryby i całą noc łowili ryby i nic nie mogli złowić, nic, ani jednej rybki. Dlaczego w nocy Piotr łowi ryby? No bo od dzieciaka jest rybakiem. Zna się na rybołówstwie. Bo w nocy ryby podpływają pod powierzchnię wody. Wtedy i wtedy można je wyłowić. A tu pomimo tego, że w nocy łowią, nic nie mogli złapać. I teraz słońce wyszło, przychodzi Chrystus i mówi: a wypłyńcie na głębie. Zarzućcie sieci. No, stolarz nie rybak, prawda? Po ludzku. W dzień ryby pływają przy dnie, nijak ich złowić. Uciekają od światła. A Jezus mówi: a wypłyń. Zarzuć sieci. To nie może się udać. Może tak mówić tylko ten, kto w życiu ryby nie złowił. A Piotr nie powiedział: Panie Jezu, może zajmij się naprawą stołów, a nie mów, gdzie mam łowić ryby. Uwierzył, wbrew naturze nawet. Uwierzył Bogu bardziej niż swojemu rozumowi. Słowo, kiedy przychodzi do człowieka, najczęściej stawia człowieka wobec tego, czego się nie da zrobić. Maria idzie do ciotki Elżbiety, a babka po 60, za przeproszeniem, i nie może mieć dzieci. A stało się, że ma. Już jest w stanie błogosławionym. Bo dla Boga jest napisane: nie ma. Nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma. To, co Bóg mówi, nieraz jest sprzeczne z naszym doświadczeniem ludzkim. I na tym urok polega. Na Twoje słowo, Panie, niech się stanie jak chcesz. Na Twoje słowo. Słowo otwiera przed nami różne możliwości. Pomimo naszych ograniczeń. I kiedy Jezus wypowiada słowo, bardzo często stawia wobec nas wobec tego, czego się nie da. Błogosławieni ubodzy. No, lepiej mieć niż nie mieć. Zmusza cię, żebyś szedł z kimś 1000 kroków, idź 2000. Uderzy cię ktoś w prawy policzek, nadstaw lewy. No a mój interes? A mój honor? A moja godność? Błogosławieni ubodzy. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie, którzy się smucą. No niemożliwe. To nie ma prawa zaistnieć. Nie ma prawa. Miłuj swoich nieprzyjaciół. Daj temu, kto cię prosi. Słowa Jezusa zawsze są pod prąd moich schematów. I tu dopiero jest pytanie o moją wiarę.
Czy Maryja uwierzy, że dziewica może począć syna? Czy ja uwierzę, że można kochać nieprzyjaciół? Łatwo mówić o Matce Bożej. Łatwo mówić o świętym Piotrze. Ale czy ja uwierzę Bogu bardziej niż sobie, że to, co niemożliwe, może stać się faktem? Świat mówi, niemożliwe jest żyć bez antykoncepcji. To jest niemożliwe. Niemożliwe jest księdzu żyć bez kobiety. No coś tak się nie da. Niemożliwe jest żyć bez używek. Niemożliwe, nie? Mieć 7 dzieci. Niemożliwe. Tak mówi świat. Czy posłucham Kościoła, który jest głosem Boga, bardziej niż nawet swojego rozumu? Że naprawdę, słuchając Boga, On mnie nie zawiedzie. I często Słowo Boga przychodzi z tym, co po ludzku nie da się. Tylko jedna rzecz, ważna rzecz. Nigdy Pan Bóg od człowieka nie wymagał rzeczy niemożliwych. Pan Bóg obiecał, że rzeczy niemożliwe mogą się stać w twoim życiu, jeżeli tylko Jemu uwierzysz. Nie wymaga od ciebie tego przecież, tylko obiecuje, że to ci da. Obiecuje ci. Czy anioł przyszedł do Matki Bożej i powiedział: Maryjo, proszę tu począć dziecko jako dziewica? Tak jej powiedział. A czy Matka Boża odpowiedziała: no to biorę się do roboty? Nie. Powiedziała: niech mi się stanie, jak ty chcesz. Ty, a nie ja. Nie wymaga Bóg ode mnie czegoś. Bóg obiecuje, że to stanie się faktem. W każdym z nas. Kiedy uwierzymy Bogu bardziej niż sobie, jak Matka Najświętsza. Więc dla wiary jest przegubowym słowem, najważniejszym, obietnica. Bóg przychodzi kiedyś do pewnego dziadka. Miał 99 lat, Abraham miał na imię. No i mówi do niego: za rok będziecie mieć syna, nie? Sara ma 90 lat. Starsza pani, może o kulach już? Sara słyszy i się śmieje. Jak to możliwe? Nie, to jest niemożliwe po ludzku. To jest wbrew prawom natury. I mówi: ja już dawno po przekwitaniu jestem. To nie ma prawa się udać. Panie Boże, nie, w tym wieku na co można liczyć? No na różne rzeczy, ale chyba nie na przyjemności seksualne. A stało się inaczej. Stało się inaczej. Urodziła dziecko, mając 91 lat, a Abraham miał wtedy 100. Niesamowite. Bóg obiecał im to, a nie wymagał tego od nich. Tylko kluczem jest, czy ja uwierzę Bogu. Uwierz Bogu dziś, że On ma dla ciebie słowo, które cię poprowadzi. Może nie tak, jak chcesz. Ale Bóg jest godzien tego, żeby Jemu uwierzyć. I tu jest wiara. Ona jest zaproszeniem, żeby zdecydować się na to, co po ludzku się nie da. Nie da się. W takiej pozornej religijności niekiedy ludziom się wydaje, że sami są odpowiedzialni za swoje życie. Że sami muszą wszystko uczynić. Że sami muszą sobie dać radę. Że sami muszą wziąć się w garść. Że sami muszą wszystko zrobić, pokonać swoje problemy. To ja. No i potem łatwo się załamujemy, bo liczymy na siebie, a nie na Boga. Niekiedy nawet jesteśmy zrozpaczeni, jak ta kananejka. Może. Dlaczego człowiek nieraz jest pełen pretensji? Ponieważ uważa, że ja muszę sobie poradzić z czymś. Ja muszę sobie dać radę. Ja muszę nad czymś zapanować. Ja. No ale to tak nie jest, że ja muszę sobie dać radę. To jest przypisywanie sobie uprawnień Boga samego.
Gdzie jest napisane radź sobie sam w Ewangelii? Sam sobie daj radę. Gdzie tak jest napisane? Raczej jest napisane, Jezus mówi, beze mnie nic nie możesz uczynić. Jan 15 rozdział. Tam nie jest napisane, a troszeczkę może możecie sobie porobić, albo może dużo możecie sobie porobić. Tam jest nic napisane. Nigdzie jest, nie jest napisane w Piśmie Świętym, a poradź sobie sam. Weź się w garść, licz tylko na siebie. Musisz sobie dać ze sobą radę. Dać radę ze swoimi problemami. To byłoby myślenie ateisty albo kogoś, kto wierzy, że Bóg istnieje, ale nie wierzy, że na Boga można liczyć. Bóg jest Bogiem żywym, bracia i siostry, który obiecuje ci, że to się wszystko stanie twoim udziałem. O tak. Okazuje się, że w tych trudnych momentach w naszym życiu może się wydobyć najczystsza wiara. A kiedy nam się zbyt dobrze powodzi, często tej wiary nie ma albo zanika. Właśnie w tych sytuacjach po ludzku niemożliwych, niewiarygodnych, dopiero człowieka stać często na wiarę. Więc Maryja powiedziała, nie, sama sobie poradzę. Nie, nie, wiedziała, że to jest obietnica, a nie wymaganie. Tylko powiedziała, niech mi się stanie, jak Ty chcesz. Nie, o Panie Boże, będę z Tobą współpracować. Nie, jak równa z równym, nie. Niech mi się stanie, jak Ty chcesz. Miała świadomość, że sama jest słabą osobą, ubogą, kruchą, w sobie nieposiadającą mocy. Ale okazało się, że to jest najlepsza dyspozycja do tego, żeby Bóg w niej zadziałał. I to jest to, czego nieraz nam brakuje. Że uważamy, że sami sobie poradzimy w życiu. Że sami możemy coś tam spełnić, nie? No nie. Sami nie. Bez Boga nic nie możemy zrobić. Życie wtedy jest w ułudzie jakiejś. Maryja wiedziała, że po ludzku nic nie może. Dlatego całkowicie, ostatecznie i nieodwołalnie i to w jednym akcie oddała się Bogu, niech mi się stanie jak chcesz. Raz to powiedziała, starczyło na całe życie. Ona wiedziała, że musi całkowicie, absolutnie Bogu powiedzieć, czyń ze mną co chcesz, Panie Boże, w moim życiu, nawet jeżeli do końca tego nie rozumiem, nawet jeżeli to mnie zaboli, nawet jeżeli to będzie niewiarygodne. Albo ryzykowne. Tak. Bogu może zaufać ten, kto nie liczy na siebie. Kto nie liczy na siebie. Owszem, w każdym z nas może się pojawić lęk przed takim oddaniem się Bogu bez reszty. W słowach czyń co chcesz. Człowiek się boi troszeczkę, nie? Bo czyń co chcesz, Panie Boże, to zgadzam się na wszystko, co chcesz robić w moim życiu. Diabeł wtedy szepcze człowiekowi do ucha, no a jak umrzesz w chorobie? A jak będziesz kaleką? A jak spotkają cię prześladowania? I człowiek wątpi. Czy można Bogu zaufać i całkowicie mu się oddać? I gdzieś w sercu jest taka obawa, że Bóg nie będzie się liczył z moją kruchością, z moją nędzą, z moją słabością, albo że ja zawiodę Pana Boga, nie? Ale ja wiem, i wy też, że nie ma nikogo, kto by nam życzył tyle dobra, co Bóg. Więc Bóg nie wymaga od ciebie rzeczy niemożliwych. Bóg natomiast obiecał ci, że rzeczy niemożliwe mogą się stać twoim udziałem. Tylko uwierz Bogu bardziej niż sobie. I powiedz dziś Bogu jak Maryja, niech mi się stanie, Panie, jak Ty chcesz. Bo nie ma nikogo, kto by ci tak dobrze życzył, co Bóg. Tylko uwierz Mu.